kraju wróciliśmy pełni wrażeń i niezapomnianych przeżyć. Radości naszej nie zdołał nawet zmącić fakt pozostania w Holandii dwóch naszych kolegów. Prasa krajowa szeroko rozpisywała się o naszych sukcesach. Dziennikarze zwracali uwagę nie tylko na to, że podbiliśmy Holandię, ale także na to, jak ciężko pracowaliśmy, dając w ciągu 15 dni 11 dwugodzinnych koncertów w wielu miastach. My zaś szybko rozjechaliśmy się do domów, aby w gronie najbliższych dzielić się wrażeniami ze zgniłego zachodu, popijając z kieliszków zakazany napój, czyli przemyconą Coca-Colę. Ochłonąwszy po tych wspaniałych przeżyciach, zaczęliśmy zadawać sobie pytanie. Dlaczego tak spodobaliśmy się holenderskiej publiczności? Andrzej Rogowski, nasz niezapomniany kierownik, pisał na łamach Politechniki. Kiedy wychodziliśmy na scenę w świetle różnobarwnych reflektorów, towarzyszył nam zawsze huragan oklasków. Zastanawialiśmy się, w czym tkwiły źródła tego entuzjazmu. Niewątpliwie dużą rolę odegrał tu fakt, że Holandia nie posiada tak bogatego ludowego folkloru i że tańce o wielkiej żywiołowej dynamice, jak nasz mazur czy oberek, są tam mało znane. Z drugiej strony, zespół wprowadził atmosferę specyficzną, atmosferę beztroskiej, swobodnej zabawy na wolnym powietrzu, w której drży i kipi młodość, fantazja i polot, zaklęty w kolorowych pieśniach i pełnych temperamentu tańcach. Tańczycie nie dla publiczności, ale po prostu między sobą, mówili do nas Holendrzy po występach. Widać, że tańczenie sprawia wam wielką radość. Program, który prezentowaliśmy w Holandii, wystawiliśmy także w Polsce. Wielki koncert w sali kongresowej, który odbył się 1 grudnia 1957 roku, okazał się wielkim sukcesem. 3000 widownia wypełniona była do ostatniego miejsca, wliczając zarezerwowane dla notabli, zazwyczaj puste pierwsze rzędy. Podsumowaniem tego przełomowego roku były wspólny występ m.in. z Bernardem Ładyszem, Barbarą Wittnerówną i Wojciechem Siemionem z okazji 3. Krajowego Zjazdu Zrzeszenia Studentów Polskich oraz wizyta w zespole znanej włoskiej aktorki Giulietty Masini. Wraz z Nowym Rokiem zaczęliśmy przygotowywać kolejne nowości w naszym repertuarze. Tym razem porwaliśmy się na opracowanie nowego mazura do muzyki Moniuszki ze Strasznego Dworu. Jednocześnie dostaliśmy ponowne zaproszenie do Holandii od pana Rzemienickiego, kierownika polonijnego zespołu z Wredy, oraz naszego holenderskiego impresario, pana Bottenheima. Niestety, tym razem nie uzyskaliśmy zgody na wyjazd. Premiera nowego mazura odbyła się zatem w Polsce 1 czerwca w Teatrze na Wodzie w Łazienkach. 3 tygodnie później nowy program pokazaliśmy również na deskach sceny Teatru Narodowego. W Ekspresie Wieczornym pisali o nas. Ten ambitny zespół pozostał wierny swojemu ludowemu charakterowi, a ostatnio wzbogacił jeszcze i rozwinął bardzo swój repertuar. Jego tańce cechuje śmiała i oryginalna interpretacja. Rok 1958, chociaż tym razem bez wyjazdu zagranicznego, był bardzo ważny dla funkcjonowania zespołu. Wrastaliśmy wówczas coraz bardziej w koloryt Warszawy, gdzie zapraszani byliśmy na niemal wszystkie imprezy miejskie i występowaliśmy dosłownie wszędzie. W nagrodę otrzymaliśmy nawet karty wstępu do kawiarni kongresowej w Pałacu Kultury, co wówczas wcale nie było proste. Również w 1958 roku, zgodnie z ówczesną modą, powstał w zespole pierwszy studencki kabaret o nazwie Finezja, który tworzyli Jan Groszyński, Andrzej Rogowski, Hubert Sylwestrzak, Jurek Mieścicki, Jurek Majewski i Bartek Grabowski. Cięte i dowcipne teksty opowiadały o wydarzeniach z życia zespołu, o naszych wyjazdach, ale też marzeniach i rozczarowaniach. Tradycja zespołowego kabaretu była później podtrzymywana przez niemal wszystkie pokolenia. Jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał.